O Blizzard, gdybyś tylko wiedziało, ile szumu zrobi się przez bana dla jakiegoś gracza. Pewnie zamiast kary dałobyś mu nagrodę. Doczekaliśmy się odpowiedzi z ich strony. Zostało wydane bardzo późno w piątek, a dla naszego czasu w sobotę. To nie dlatego, że mają tam jak w milicji: jeden umie czytać, a drugi pisać, choć nie wątpię, że kilka głów pracowało nad tym oświadczeniem. News w mediach ma bardzo krótki okres życia. Czasem jest sztucznie pompowany, i jeśli już drugi dzień słyszysz, że mówią o tym samym bez nowych faktów, to znaczy, że na ekranie oglądasz zaawansowanego w rozkładzie trupa, tyle że dobrze ucharakteryzowanego. Przez weekend wiele się dzieje: wybuchają nowe kryzysy. W poniedziałek jest natłok informacji, więc stary news. W tym przypadku oświadczenie szybko przykrywają bardziej emocjonujące wiadomości. Mark Kern na Twitterze bardzo dobrze rozbił tekst na kawałki, zaznaczając faktycznego adresata oświadczenia, a także fragmenty, w których Blizzard mija się z prawdą. Są różne style zarządzania kryzysem. Można publiczność potraktować jak kota i przepraszać niezależnie od tego po czyjej stronie była wina. Tylko to wymaga dobrych umiejętności aktorskich, bo łzy muszą wyglądać na prawdziwe. Można jeszcze bardziej docisnąć to, co wybuchła afera i wrzucić logo swojej firmy na tle pirackiej bandery. Albo zlać wszystko, dać znać, że problem został zauważony i czekać, Aż sprawa sama się rozejdzie. To z kolei idealna metoda dla ludzi, którzy mówią pół zdania, a potem milkną i gdy dasz im więcej niż 3 sekundy, nigdy nie dowiesz się tego co było dalej. Taka najbardziej sztampowa instrukcja zawiera opis tego, co się stało, jak się stało, opcjonalne przeprosiny, a także plan naprawy i zapobiegania kolejnym takim sytuacjom. Oświadczenie Blizzarda ma kilka tych cech. Na początku piszą co się stało. Podają kontekst, wplatają w to swoje wartości i inne takie banialuki, które pewnie mają zapisane w notepadzie, bo nikt w firmie nie potrafi ich powtórzyć z pamięci. Wyraźnie zaznaczają formalną podstawę zawodów. I przygotowują grunt pod argumentację, że wedle zasad, Blitczank i dwaj prowadzący zasłużyli na karę. I tutaj obiektywnie sam muszę się zgodzić. Blitczank zasłużył na karę, ale w formie no dobra, nie chcę powiedzieć klapsa, bo ten film nabierze zupełnie innego charakteru. Niech będzie pacnięcia po łapach. Tydzień zawieszenia, jakaś symboliczna kara finansowa z żółtą kartką do końca zawodów, że przy kolejnym wyskoku będzie musiał pożegnać się z turniejem. Gdyby tak wyglądała kara, wtedy czuć, że jej zastosowanie nie dotyczy treści przykazu, a samego faktu powstrzymania zawodników od wygłaszania swoich poglądów w miejscu, które przeznaczone jest na grę. Świat bez Żydów! Świat bez Żydów! W trzecim segmencie oświadczenia odnoszą się do moim zdaniem najmocniejszych przekazów, jakie obiegły internet. To te zakryte białą kartką wartości, wypisane wokół posągu przed siedzibą Blizzarda, a także zdjęcie protestujących pracowników wyposażonych w parasolki, solidaryzujących się z protestującymi w Hongkongu. Takie symbole są mocniejsze niż słowa i mają uniwersalną interpretację. Komuś może nie chcieć się czytać, kto i dlaczego zbanował gracza, a obraz dużo łatwiej przebija się przez natłok informacji. W Blizzard uderzyły ich własne hasła: myśl globalnie, prowadź odpowiedzialnie i każdy głos ma znaczenie. Tutaj i tutaj przeczytamy więcej bełkotu o tym, jak ich celem jest wspieranie pasji graczy do gier, które tworzą. To bzdura. Ich celem jest sprzedaż i monetyzacja. Pasja to piękne opakowanie, które pomaga im zarabiać i nie ma w tym nic altruistycznego. W tej sekcji pada zdanie, że poglądy Blitzchanga nie miały wpływu na zastosowaną karę, a ich relacje z Chinami nie miały wpływu na te decyzje. Wiesz, jakie konsekwencje spotkałyby osobę, która krzyknęłaby coś w stylu: wprowadźcie Chiny do Hongkongu? Zero. Żadnych kar. Sytuacja byłaby odwrotna. Pewnie kilka osób by to protestowało i Blizzard musiałby wymyślić jakąś symboliczną karę, żeby pokazać, że trzymają się własnych zasad. Tak jak wspominałem, zaraz po tym jest część z poprawą i naprawą szkody. Taki element uspokaja rynek, wskazując, że działanie, które wywołało kryzys, zostało zauważone i zostały wprowadzone procedury, żeby się nie powtórzyło. Blizzard przyznał, że działał szybko, że obawy wygłaszane przez hostów, graczy i pracowników dały im Szansy wyhamować i przyjrzeć się całej sprawie. To tak jakby lokator mieszkania powiedział, że ostatni pożar pomógł mu zastanowić się nad bezpieczeństwem domowych instalacji elektrycznych, pomijając zupełnie fakt, że jest Frenzlem, który kradł prąd od sąsiadów i przez niego spłonęło pół budynku. I to nie były wyrażane obawy. Pracownicy protestowali, gracze zaczęli usuwać konta. Usuwać, czyli ze stratą gier i całego postępu. Komentatorzy zaczęli rezygnować, mówiąc, że ich moralność nie pozwala im nakręcać ludzi na gry firmy, która tej moralności nie posiada. Ruch Blizzarda został uznany jako incydent międzynarodowy. Wypowiadali się o niej dziennikarze gamingowych mediów. Sprawę podchwycili politycy, zarówno konserwatyści, jak i liberałowie. Jeśli udaje ci się pogodzić dwa walczące ze sobą skrzydła polityczne, to wiesz, że naprawdę jesteś w dupie. Blizzard przyznaje, że Blizzang wygrał nagrodę uczciwie, więc mu je przywracają. Bana dostaje na pół roku, tak samo jak prowadzący, których wcześniej zwolnili. Ale pół roku to też dużo. Dla dwóch prowadzących to pół roku bez pracy. Kara w dalszym ciągu wydaje się niewspółmierna do przewinienia. Oświadczenie to nie przeprosiny, bo Blizzard zaznacza, że będą kontynuować takie praktyki. Oczywiście końcówka jest jest krzykiem o pomoc do mainstreamu. Hej, mamy tutaj inkluzywne środowisko, czyli SJW i będziemy dalej politycznie poprawni na zachodzie. Dajcie nam już spokój. Jak słusznie zauważył Mark Kern, ten tekst nie jest do gracza do mediów, polityków, ludzi z branży i innych gadających głów, czyli wszystko dla optyki, żeby poprawić swój wizerunek. W poniedziałek dziennikarze sprawdzą sobie update z całej sprawy, zobaczą, że kary zostały zmniejszone i jest już spokój, a wiemy, że nie jest. Do tego oświadczenia Jay Allen Bragg zapomniał dodać załącznika, więc mu w tym pomogę. Jesteśmy oburzeni i rozczarowani tym, co się stało w trakcie eventu i w żadnym stopniu nie pochwalamy tego. Wysoce sprzeciwiamy się rozpowszechnianiem osobistych przekonań w taki sposób. W trybie natychmiastowym panujemy uczestnika zawodów oraz kończymy współpracę z dwoma prowadzącymi. Zawsze będziemy szanować i bronić dumy naszego kraju. W niektórych angielskich tłumaczeniach ten tekst brzmi ostrzej i podane są Chiny bezpośrednio, ale i w tym wiadomo o co chodzi. To świadczenie wydane na rynek azjatycki brzmi zupełnie inaczej i jest mocno sprzeczne z tym co zamieścił J. Allen Bragg. W tym na stronie Blizzarda chodzi tylko o to, żeby odczepiły się media i Osoby publiczne. Z graczami sobie sami poradzą. To prawie tak jak w filmach, gdy jakiś psychol zamyka w piwnicy głównego bohatera i wszyscy zastanawiają się, czy wizytujący szeryf to odkryje. Chociaż w filmach zwykle nie odkrywa i odjeżdża, a jak odkrywa, to ginie. Więc jeśli to podobna sytuacja, to nie ma dla nas dobrych wieści. Do oświadczenia odniósł się sam Bleachang. W skrócie napisał, że dzwonili do niego z Blizzarda. Wytłumaczyli, że może zachować nagrody i pomimo bana może brać udział w innych turnieniach. Nie znam się na Hearthstone, więc nie chcę zagłębiać się w rodzaje zawodów. Wspomniał, że pół roku to bardzo dużo, że chciałby, aby Blizzard Zmienił decyzję co do prowadzących, bo nie zrobili nic złego, że następnym razem ograniczy się do własnych kanałów z osobistymi poglądami i że jest wdzięczny za przywrócenie mu nagród. Dobra, zanim wydamy z siebie jęk rozczarowania i rzucimy jakimś szorstkim słowem w stronę gracza. Wiemy z różnych źródeł, że władza w Hongkongu również nie należy do najlepszych. Bliczchanga mają jak na talerzu i nawet jeśli teraz mu nic nie zrobią, to za jakiś czas urzędnik może się upomnieć o jego głowę. Poza tym gracz jest młody, był w stanie poświęcić 4 lata swojej kariery dla słusznej sprawy i jakby napisał ostre oświadczenie, nie zaszkodziłby bardziej Blizzardowi, a tym Bardziej nie pomógłby protestującym w Hongkongu. Jeremy's The Quartering miał dobry pomysł, aby te 10 tysięcy przekazać na wsparcie ruchu wolnościowego w Hongkongu, a społeczność gamingowych twórców wsparłaby gracza, aby wyrównać mu te dotacje. Oczywiście to jest walka na symbole, i widoczne byłoby to, że pieniądze od Blizzarda wspierają cel sprzeczny z polityką Chin. A skoro wspomniałem o symbolach, Maze Overwatch zaczyna być popularnym symbolem wolnego Hongkongu. Ludzie tworzą z nią memy, grafiki, koszulki. Ironia polega na tym, że Chiny odruchowo banują wszystko, co nie jest zgodne z ich systemem. Gdy protestujący, w Hongkongu wykorzystują Mei do swojej walki. Chiny mogą zdecydować się na zbanowanie Overwatcha albo samej postaci. Blizzard przez to straciłby spory kawałek rynku, co jest dużo lepsze niż nie kupowanie od nich gier. Aby trafić na rynek chiński, wszystko musi przejść przez cenzurę. To miejsce, w którym wszystkie wartości, szerzone na zachodzie, znikają. Postaci czarne odsuwane są na dalszy plan, zmieniają się w białe albo stosowane są inne zabiegi. Nie ma też krwi, szkieletów i wielu różnych aspektów niezgodnych z polityką rządu. Aby zaoszczędzić kasę, firmy czasem próbują robić jedną grę, uwzględniając i wydawać ją na wszystkich rynkach. Tym sposobem my otrzymujemy grę po cenzurze, która normalnie nie powinna nas dotyczyć. To jeden z wielu powodów, dla których warto podtrzymać bojkę od Blizzarda, robiąc przykład dla innych. Jest istotny powód, dla którego Tencent i Netis są wybierane do współpracy z zachodnimi firmami. Jeśli zachodnia firma w jakim stopniu należy do firmy chińskiej, to łatwiej jest jej świadczyć usługi na rynku chińskim. Pomijam oczywiście poziom korupcji, bo wszyscy wiemy jaki jest naprawdę. Możliwe też, że te symboliczne 5% daje azjatyckim operatorom dużo więcej władzy w swoim regionie niż wskazują na to liczby. Bez względu na to, się firmy jako całość i jeśli łamane są prawa i wartości, to jest to problem zachodniej centrali, aby we właściwy sposób rozwiązać ten problem. Dla przykładu, gracze, których wrzuciłem na końcu poprzedniego filmu, nie spotkali się z żadnymi konsekwencjami, mimo że wygłosili ten sam przekaz co Blitzchung. Tutaj dla Blizzarda to jest sytuacja luz lose, lose dlatego bo jeśli by ich zbanowali, działaliby wtedy przeciw wolności słowa. A tak to tylko widać ich podwójne standardy. Szczerze szanuję tych chłopaków, bo sami zwrócili uwagę, że nie zostali ukarani. I pomimo braku reakcji ze strony Blizzarda, sami wycofali się z gry. Tyle w kwestii Activision Blizzard. W pędzie jak przekonamy się, na ile sprawdza się ich strategia. Po cichu liczę na to, że to jeszcze nie koniec i że będą musieli się lepiej tłumaczyć. Dzięki za oglądanie, mówił shifter z ogrysków. Podobne okliknięcie w czerwony przycisk z napisem Subskrybuj i łapkę w górę to jeden komar w pokoju mniej podczas letnich nocy. Hej, wiem, że do lata jeszcze daleko, ale dzięki temu wyeliminujesz wszystkie z wyprzedzeniem. Jeśli film ci się nie podobał, to albo lubisz bomble na stopach, albo jesteś komarem. I pamiętaj, mówmy głośno jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.